Cześć YouTube, dzisiaj chciałem z Wami pogadać o drukarce, którą kupiłem na eBayu, CTC FDM 3D Printa, która jest tak naprawdę repliką, czy też kopią, zwał jak zwał, na drukarki MakerBota replikatora 1. Jest to drukarka, która ma dwa ekstrudery. Stół drukarki ma 15×22 cm długości. Jest fajnie podgrzewany, bo to jest jakimś cudem jest przyklejone, czy też przykręcone. Jest przykręcone. Przykręcone jest do aluminium, właśnie tak żałka pod dołem i całkiem fajnie się to nagrzewa. Fajna obudowa drewniana, ale całkiem fajnie to działa. Wszystkie osie są fajnie ułożone, bo jest to pewnego rodzaju sztywna konstrukcja. Pole robocze, tak jak mówię, może 15×22 nie robi szału, ale to jest prawdziwe pole robocze, bo ta końcówka, ta cała dysza jeździ naprawdę od końca do końca, także nawet wyjeżdża dalej. Gdyby się ktoś pokusił, może sobie ten stół trochę zwiększyć, jeśli będzie chciał sobie to tak dopasować, to proszę bardzo, nie ma tu większego problemu. Ale właśnie, jak wiecie, tanie drukarki na pewno mają jakieś problemy i jesteście ciekawi, czy taka drukarka jest gotowa do druku. No tutaj muszę powiedzieć od razu, że nie jest gotowa. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, jak ją wyciągnąłem z pudełka, że były różne śrubki, nakrętki, podkładki w samym pudełku, a później szukałem w drukarce, skąd to w ogóle wypadło, czy to są jakieś zapasowe, czy o co tu chodzi. Więc było trzeba przetrzepać wszystko, posprawdzać. Nie była gotowa po prostu po wyciągnięciu z pudełka do pracy. No i na przykład tutaj jeszcze przy klawiszach brakuje. Coś tam widać na tym filmiku. Nie będę zrobił zbliżenia, po prostu wam musicie zaufać mi na słowo, że tutaj śrubki brakuje pod wyświetlaczem. Wyświetlacz jest na 2 śrubkach, nie na 4 przykręcony. Może to nie robi większego problemu, ale to po prostu to wygląda, że gdzie śrubki nie były dokręcone, było trzeba podokręcać. Jakieś naklejki odpadają. Gdzie w ogóle śrubek brakuje, także no jakbyś potrzebował pomocy z ich firmy, to wejdź na ich stronę, a oni Ci tam pomogą. Nie wiem w jaki sposób, ale jak dla mnie drukarka ta się nie nadaje do druku. Nie nadaje się, ponieważ bo jest strasznie głośna, wszystkie osie są luźne, ale mówiłem wcześniej, że bardzo mi się to podoba, bo to nie, że luźne mi się podoba, tylko sposób ułożenia tych wszystkich osi mi się podoba. Robiłem różne wsporniki, które trzymają te osie, żeby nie latały, więc to zostało zniwelowane, ale myślę, że mogło to być zrobione od razu na produkcji u producenta, gdzie ta drukarka powinna być gotowa do druku po wyciągnięciu z pudełka. Co mi się jeszcze nie podoba? Nie podobały mi się ekstrudery, sposób ich zamontowania. Po prostu nad dyszą, która jest zamontowana do takiej dłuższej belki, jest zamontowany tak przykręcony z góry tylko na placka ekstruder, i wkładając od góry materiał do tego ekstrudera, przechodzi on przez takie drewienko, przez drewienko do ekstrudera, a później po prostu trzeba sobie trafić tym całym silnikiem, żeby delikatnie, bezproblemowo materiał przechodził z silniczka krokowego do tej dyszy, grzałki, tak zwanego ekstrudera ogólnie. Nie podoba mi się to, myślę, że to będzie do wymiany, do przerobienia przynajmniej, i wtedy myślę, że ekstruder będzie bez żadnego problemu bardzo fajnie drukował. Co dalej? Co mi się tu jeszcze nie podoba w tej drukarce? Tak z zewnątrz, no na pewno nie podoba mi się sposób prowadzenia tego filamentu, ale to się też dorobi jakiś uchwyt, w jakiś sposób to się będzie jakoś ładniej komponuję, żeby ten materiał był podawany do tego ekstrudera w jakiś bardzo pewny sposób, bo tak jak on tutaj sobie wchodzi bez żadnego jakiegoś takiego sporniczka, to po prostu jest trochę śmiech na sali. Co dalej? Oprócz streszczenia, a właśnie, konfiguracja wszystkich przyspieszeń, czerków i prędkości jest całkiem skomplikowana. Znaczy się da się to zrobić, ale pomimo tego, że ustawiłem na bardzo wolno, drukarka i tak czasem robi takie ruchy, jakby chciała się obrócić do góry stołem. Może tak powiem, że chciałaby się po prostu sama przewrócić do góry kołami, no kół nie ma, no to może do góry stołem, ale nie wiem, o co tu chodzi i z tego powodu w tej drukarce wymienię płytę główną na jakiegoś Ramsa. Zamówiłem MKS Base 1.5, mam nadzieję, że to ogarnie tą drukarkę i będzie możliwość wgrania sobie jakiego dowolnego Marlina, bo ta płyta to się nazywało Mighty Board, to ona za bardzo Marlina nie przyjmuje. Tu jest wgrany w tym momencie Sailfish 7.7, ale i tak pomimo tego nie ma żadnych opcji ustawienia prędkości czy też zmiany tych prędkości względnie w kierunku. Chodzi mi o jerka, czy też ogólnie jest gdzieś jakaś ukryta opcja i ja do tego dotrzeć nie mogę. Jest to dla mnie zbyt skomplikowane lub ta drukarka jest po prostu tak oporna, że nie da się tego zmienić. Także z tego powodu stwierdziłem, że po prostu wymienię płytę główną, wgram sobie Marlina i skonfiguruję go sobie tak jak chcę. Nie ma w drukarce czujnika położenia stołu, znaczy się chodzi mi o czujnik autolevelowania. Nie ma takiego czegoś. Jest oczywiście ta krańcówka i według tej krańcówki jak stół dojeżdża do góry, to jak stół dojeżdża do góry, to ta krańcówka tutaj ta, może pokażę, taka, to ona się zwiera i później po prostu trzeba przesuwać sobie, w tym firmware, że trzeba przesuwać ręką ekstruder, a w tym oryginalnym była opcja, że ci soft pokazuje, że ta dysza się przesunie, ten ekstruder się przesunie w inne miejsce i tam podkładasz karteczkę i przesuwasz, czy tam podkręcasz te motylki pod stołem. Także nie ma czujnika autolevelowania. Myślę, że jest raczej niepotrzebny, bo ta właśnie konstrukcja jest całkiem sztywna i pomimo tego, jak ją przeniesiesz tą drukarkę, to nie powinno być jakichś przechyleń, jakichś tam przekłamań na tym stole i myślę, że powinno być całkiem to solidnie skonstruowane. Nie powinno przysparzać tu większego problemu. Raz ustawisz stół i powinno to działać. Co mi się tu jeszcze nie podoba, przy tym miałem pomysł, tylko chciałem skończyć z tym czujnikiem. Drukarka przyszła razem z Kapton tape na aluminium przyklejone. Na tym jeszcze trzy takie paski niebieskiej taśmy do maskowania. To jest ta nie lakiernicza, tylko dla malarzy pokojowych. Całkiem fajnie działa, od razu mówię. Nie wiem jak Kapton tej jeszcze nie sprawdzałem. W drugiej drukarce mam w tą taśmę, nie taśmę, tylko taką matę. Build tak to się nazywa, ale to też chyba jest nazwa firmy, a nie tej samej tej. Ale wiecie o co chodzi, o taką czarną matę, na której świetnie się drukuje PLA. I myślę tutaj też to zastosuję, kiedy uruchomię tą nową płytę główną. Drukarka ma, przynajmniej moja, może coś brakowało, ktoś zakosił czy nie wpakował do pudełka, bo to wszystko może się zdarzyć. Jest taki jeden tylko holder na filament, jest jeszcze drugie miejsce na drugi filament, bo oczywiście są dwa ekstrudery, to powinien być jeszcze jeden ten filament. Powinien to być jeszcze jeden zamontowany, ale tego nie ma. Nie wiem, czy ktoś zapomniał, czy muszę sobie to kupić, dodrukować, czy o to chodzi. To może teraz popatrzymy sobie pod dół. Coś strzeliło. Ważne. Więc tak, tutaj mamy Tutaj mamy dół tej drukareczki, tutaj na tych wszystkich kabeleczkach to nie było tak oczywiście. To było tak, że był tutaj taki drewniana płyta, która przechodziła tutaj, jedną śrubeczką się tu chwytało na dole. Co nie widać w kamerze, nie będę przestawiał, nieistotne. Musicie mi uwierzyć. Tu była deseczka, która zakrywała całą tą elektronikę razem z tymi wtykami, mniej więcej dotąd dochodziła i maskowała całe te wszystkie kable. Jest tutaj nawet jakiś numer, widać seryjny, jakaś tabliczka od CTC W4924, coś takiego, nie wiem po co. Może to jakiś tam numer seryjny, jakiś numer partii czy coś takiego. Ten wentylatorek mały, taki 5 cm, no to jest śmiechu warte, to więcej robi hałasu niż wiatru. Tu i tutaj tak zamontowałem nad tymi sterownikami krokowców, bo trochę się grzały, aby był zamontowany tutaj do deseczki. Także wolałem go odkręcić, na trylitkach do kabli przykręcić i tak to zostawić. Bo to było po prostu do testów, to według mnie ta drukarka w ogóle nie przeszła, to się nie nadaje do druku. Nie polecam zakupu tej drukarki, jeśli chcesz kupić drukarkę i od razu wyciągnąć z pudełka i drukować. Oczywiście jakoś drukowała, ale wszystkie przyspieszenia były na maksa, znaczy nawet nie było przyspieszeń, tylko od razu ona miała poustawione takie prędkości, że jak do nich przyspieszała, to po prostu jak się zatrzymywała, że zmieniała kierunek, to ona cała się przesuwała na stole, bo nie ma tutaj żadnych stópek gumowych czy czegoś takiego, tutaj nie ma. Co dalej? Ta płyta główna to jest Mighty Board. Ona ma tutaj na 5, no wiadomo, bo 3 osie, które ruszają, 2 ekstrudery, to ma 5 wyjść w sumie. Ma wyjście na wentylatorki do... Czy właśnie teraz nie wiem, bo to ma niby 2 wentylatorki na każdy ekstruder i to nie wygląda, żeby to było jakoś do chłodzenia tego ekstrudera, tylko to wygląda, jakby to był ten wentylatorek do studzenia tego wydruku, bo wydaje mi się, że gdyby to był zwykły wentylatorek, on był podłączony od razu do zasilacza, a on jest podpięty obok grzałki ekstrudera. Nie wiem czemu tak jest, taka płyta, nic nie zrobię co poradzę, to tak ma niby działać, ale jak dla mnie to jest kompletny szmelc. Możliwe, że to było fajne 5 lat temu czy tam ileś i w ten sposób ludzie drukowali sobie jakieś pierdółki na drukarkach 3D, ale na dzień dzisiejszy drukarka bez Marlina to nie jest żadne jakieś takie urządzenie, które można kupić i używać. Co dalej tutaj? Zasilacz jest 24V. Myślę, że go użyję w następnej konfiguracji tej drukarki. I chyba to już będzie na tyle. Nie ma tu więcej o czym gadać. Znaczy można gadać o tym, że drukarka jest taka siaka, ale tak jak ja mówię, co mi się przyda to obudowa, linie wszystkie, prowadnice razem z praskami, tak to zostaje. Zasilacz, obudowa, te linie. Płyta główna wypadł, bo tego się nie da się wgrać Marlina. Ekstrudery do poprawy. Ekstrudery do poprawy. Stół zostaje, bo to jest całkiem fajny. Może tą konstrukcję kiedyś zmienię, ale nie widzę tutaj problemu, bo to co jest całkiem fajnie wygląda i solidnie. Także tutaj bym nic nie powiedział, żeby tu coś było nie tak. Aha, no tak. Jak macie ekstruder i macie tą samą karetkę, to tu widzicie jest takie białe, nie? To odczepię. Chociaż nie, bo tutaj jest wentylatorek na tym. Ten wentylatorek po prostu zabrałem z ekstrudera, tak jest tutaj ten. Widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. Zabrałem go stąd i zamontowałem go na takiej dyszy, która chłodzi nam wydruk. I tego nie było oryginalnie, to jest na Thingiverse do ściągnięcia, można sobie wydrukować. Oczywiście to zostało wydrukowane na innej drukarce i zamontowałem sobie to tutaj na ekstruderze. To już chyba będzie tyle, nie ma tu za bardzo się trzeba rozgadywać. Kupiłem drukarkę za 189 funtów. ponieważ dostałem 10 funtów zniżki, chyba od eBaya, bo to taka dziwna sytuacja była. Były wystawione za 199, ja klikam kupuję, a to mi pokazuje, że dostaję 10 funtów zniżki i w ten sposób to tak zapłaciłem i przysłali mi w ciągu 3 dni. Także na pewno nie mogę wystawić jakiegoś pozytywnego komentarza temu sprzedawcy, bo na przykład drukarka najwyraźniej leżała gdzieś na magazynie i ten magazyn był raczej taki zawilgocony. Jak macie wszystkie prowadnice, to na każdej z nich widać resztki pordzy. Myślałem, że to jest jakaś kwasa odporna, czyli stainless steel, która nie rdzewieje, a tu jednak okazało się, że jednak taką drukarkę, gdzie jak gdzieś położysz, to ona potrafi pordzewieć te wszystkie prowadnice i tak to dziwnie wygląda. Na pewno, tak jak mówię, nie wystawię mu pozytywnego komentarza, dam mu raczej neutralny, ponieważ i tak tą drukarkę dostałem, tylko po prostu na zleciwej tej jakości, ale na to już chyba ten sprzedawca nie miał wpływu, bo to pewnie zostało sprowadzone, czy też gdzieś tutaj odsprzedawane w Anglii. Także to chyba na tyle. Dziękuję bardzo, jeśli się podobało. Jeśli masz jakieś pytania, pisz komentarz. Jeśli nie, no to dziękuję Ci bardzo. Może zapraszam następnym razem, jeśli będzie znowu jakaś recenzja czegoś, co kupiłem i jestem z tego niezadowolony lub raczej nawet zadowolony. Także dzięki, pozdrawiam, cześć.